zaraz trzeci panel. Z racji tego, że Sylwester Werdenga walczy w main evencie gali Fame Reborn, ja poprowadzę kolejny, ostatni panel tej konferencji z dobrze znanym wam prowadzącym Gimperem. Mamy trochę niespodzianek, które mam nadzieję rozgrzeją. Cię wybudzili po pojedynku? Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Ja się biję z Werdengą? Dopiero się skończyła walka z Filipkiem, słuchaj. Ciężkie KO. Ty, ale powiem ci szczerze, że ja nie rozumiem trochę was. No. Bo przecież każecie mi przegrywać, to jest raz. Pierdzielacie mnie w te nosze, a potem jeszcze na konferencję w nosze. Stary, no, wy nie macie litości. Nie, tam. Powiedziałeś, że budujesz dom i potrzebne są ci pieniądze. To ale cię to zawinęliśmy od razu po walce tutaj. Ale to nie, ale wiesz, jakby, no niekoniecznie w noszach. Wiesz, co chodzi? O co wam chodzi? Dlaczego wy mnie ciągle lokujecie jako przegrywa? O co chodzi? Sebastian, wy, tej rozumiem, walce... Że, rozumiem, że wy po prostu chcecie budować wyświetlenia na upokorzeniu. Ale czy ty masz kary umowne, jeżeli wygrasz, tak? To chcesz przekazać? Ja mam kary umowne, jak wygram, no. Ale w tej walce w końcu ktoś wygra, panowie. W końcu ktoś tu wygra. Może tak być. Sylwek, wygrasz? Nie wiem, a nawet jeśli wygram, to chyba nie sam. A no ty, cwaniaczku, ty no sprytny lisku, coś no słyszałem. Ja no i ja zwrócę ja coś uwagę, słyszałem, to jest taki sprytny lisek. Sebastian, bo tutaj zobacz, koło ciebie jest krzesło. Ja bym chciał, żebyś ty tutaj, cześć, wiesz, trochę, nie musiał być trochę sam. Trochę sztywny jestem, wiesz? No trochę tutaj panowie cię rozepną, a w tym czasie zaprosimy jeszcze dwóch zawodników. Panowie mnie rozepną? Którzy? Ale ja mam kolano. Chyba, że woli, żeby co innego ci zrobili. Kogo chcesz zawołać? Twojego kolegę. Zapraszamy, ja nie mam kolegów, słuchajcie, człowieku. Dwóch bonusowych zawodników. Zresztą Sylwek też nie ma. Tomasz na szczycie jest samotny. Dzień dobry, witamy Tomka Olejnikę, witamy Wojtka Gole. Ale stop! Siema. Co tu się odpierdolę? No właśnie, ja też nie do końca wiem, wydaje mi się, że dobrze zapamiętałem. Gdybym coś pomylił, to mnie poprawcie, panowie. Jeżeli ty coś narzekasz teraz, czy co? Ja cię kurwa nie znam, kim ty jesteś w ogóle? No ja cię akurat kojarzę, ale... No ja się domyślam, że mnie kojarzysz, a ja ciebie nie chuj. No to teraz siema, Tomek, jest. Wy jesteście, panowie, w jednym zespole. Tomasz, miło mi. Tomek, a co taki blady jesteś, kurwa? Taki make-up mi zrobili. Ta, make-up, kurwa. A co ty się do mnie teraz przypierdzielasz tutaj, ty? Ty w proszku się myłeś? Słuchajcie, ja go przedstawię, to jest największa, Sebastian. To jest druga pizda po waleni. A, słuchajcie, co do tego walenia, to na wstępie chciałbym powiedzieć, że tak. Po tej walce 9 już nie będzie drugiej pizdy, lecz pierwszą największą pizdą w Polsce będzie Wojtek Gola, jak dostanie na dziurę 9. Ty, grudnia, ale poczekaj, to zrobimy tak, że jeżeli ty wygrasz z Golą i z Werdengą, to ja cię napierdolę. To poczekaj, może dajmy wytłumaczyć widzom, panowie, bo widzowie jak jakby mogą trochę nie wiedzieć. Jak my mamy Tomek, bo widzowie ja mogą współpracować troszkę... z tobą? Tomek, a to... bo ty macie, ja poczekajcie, panowie, dajmy to wyjaśnić. Okazuje się, że rozbudowujemy main event i do Sebastiana Fabijańskiego dołącza, nie wiem czy zgodnie z jego wolą, to się zaraz dowiemy, Tomek Olejnik. On nie ma nic do gadania, bo ja tu jestem legendą, ja tu wracam, więc Seba, ty powinieneś się cieszyć, że będziesz ze mną w drużynie. A do Sylwestra Werdengi... Lepszego zawodnika dostać nie mogłeś. A jak rozumiem, do Sylwestra Werdengi dołącza poczekaj. Wojtek Gola. Ja bym chciał się zapytać, kto to wymyślił i kto dobierał składy? No właśnie, kurwa, moje pytanie jest tożsame. Sylwester, podobno to był twój pomysł, tak? Przyznaj się do tego. 9. Olejnik, ale ja się ciebie nie pytam, mordo, ja się pytam tutaj włodarza. Sylwester, podobno to był twój pomysł, tak? Nie, rozmawiałem z Sebastianem i też Wojtek był przy tej rozmowie, też wtedy... A nagrywałeś? Nie. A, no to nie rozmawialiśmy. Sylwek, to był twój pomysł rzeczywiście? Nie, to był nasz... Chyba wyszedł ode mnie, żeby urozmaicić jakoś. I uważam, że taka walka... Urozmaicasz mi mordo. Trzeba nie wkurwiać, bo po tej walce to jeszcze tobie najedzie. Ogarnij się, chłopie. Jak mamy współpracować, to trochę szacunku zachowaj. On coś mówi do mnie, ja nie wiem. Ludzie piszą... Czekajcie chwilę, panowie. Dostałem informację... Sebastian, on ma przynajmniej jedno... Ja zaraz sam do ich dwóch wyjdę. Tomek, po pierwsze jest legendą tutaj Fame MMA. Legębą chyba.
białą gębę. I co najważniejsze, w porównaniu do nas, on przynajmniej wygrał walkę. Wygrał. No właśnie, zacznijmy od tego, ja mam chociaż jedną wygraną, a ty masz przejebane, więc się ogarnij i współpracuj. Ale 5 przegrał. To nie jest dobre win ratio. Jemu się coś chyba wyraźnie odkleiło. Leje, to mi się odkleiło. Stary, ludzie piszą na czacie. Wina, kolejne, znaczy ale poczekaj, stop, czyli to wygląda pile. Tak. Czyli to wygląda tak, a ty będziesz tak że zawsze... według Wojtka Goli największa pizda zaraz po waginie, waginie walenia niebieskiego przy rozwarciu 6 do 9 metrów jest dołączana do mojego teamu. No właśnie, tu jest, to jest bullying fair, panowie. I to jest według dobra, was... słuchajcie. I to jest według was... Poczekaj, ja nie, teraz... ale poczekaj, bo ja chcę się zapytać. Poczekaj chwilę, stój, kurwa, ja teraz człowieku, chciałem ci sprostować. Dobra. Zdejmij okulary, jak do mnie mówisz, nie jesteś Fabijańskim, kurwa. Dobra, słuchajcie, ja teraz chciałem coś sprostować. Kiedyś Wojtek powiedział ten nieśmieszny żart, który mógł być śmieszny, bo to była moja pierwsza gala. To było coś nowego w Polsce, wchodziło wszystko tam. Nie, w ogóle nie wiedziałem, jak to się je, w ogóle dopiero teraz ogarnąłem to wszystko po tych innych galach, więc ogólnie mnie to nie rusza, że Wojtek tak sobie docina, ty też, a teraz prosisz mnie o coś, tak? A przed chwilą mnie cisnąłeś. Sam se to zdejmij, albo niech ci to oni zdejmą. No, więc ja jeszcze raz powiem, że po prostu to, co Wojtek kiedyś powiedział, 9 się zmieni i on będzie największą pizdą w Polsce. Panowie, ale nie uważacie, że to jest trochę nie fair, że sobie wziąłeś do zespołu Wojtka? Ale słuchaj, Sebastian zaakceptował te warunki. No mi on odpowiadał również. No właśnie, Sylwek, bo trzeba to znaczyć, to był twój warunek, tak? Ale żeby... nie. Ja mi bardzo zależało, żeby na przykład Nitrozyniak dołączył. Do kogo? Też do mnie? Ale jest o, tego, że... O, cwajaczku młody. Ale ze mną masz większą szansę, nie oszukuj się. Ty jesteś sprytny lisek. No, nie ma co ukrywać. Ciekawie to rozegrałem. No właśnie... Sylwek, stop, co? Nazwijmy to po imieniu. Chcesz wygrać cudzymi rękami? Nie, broń Boże. Nie, w ogóle. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji... Dobra, to poczekaj, to ja mam stary, pomysł. To oni mają więcej do stracenia niż my. Co? Postaw się w ich sytuacji, stary. Zobacz, w jakiej oni są chujowej sytuacji. Jak przepierdolą, ja? To są skreśleni Mordo. I nie przejmujemy tą federację. Dobra, okej, okay, dlatego okay. Olejnik wjeżdża cały na biało i przejmuje fejma. Dobra, chyba Ferrari ci się za bardzo wjechał na głowę. Natomiast ja mam takie pytanie. Już Tomek, miałeś swoją federację. Czy... Ja leję, dobra, że ty dostałeś co... olejnika. Co powiedziałeś? Że ty dostałeś olejnika. No właśnie, Mordo, no właśnie. A ty dostaniesz od olejnika w sobotę, więc Wojtek... Więc o co tu chodzi, Wojtek? Panowie, ale w ogóle jak wy chcecie walczyć, Sylwester? Bo ty miałeś walczyć... Ale jak... czemu ty go poczekajcie chwilę, Sebastianem. Normalny zawodnik. Ale poczekaj. 7 walk miał, tak? Wojtek. Doświadczony. Poczekajcie chwilę. I doświadczony teraz... zawodnik. Czym doświadczony? Chociaż w wygrywaniu, bo jedną mam... 6 walk ma olejnik. Jedną wygraną, a ty zero. Olejnik ma... I na noszach cię wynosili, więc dobrze, się Wojtek, o Tomku panuje będzie walka. No właśnie. Który z was bierze olejnika w oktagonie? Przyznajcie się. Nie, to zależy. Ale ja nie. O, nie, dobra, bo ja się miałem bić z Sylwestrem. To umówmy się, że w pierwszej rundzie walimy się my, a potem zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Ale jak wyjdzie? Jak się dogadacie? Regulamin jest in progress. Regulamin jest jeszcze nie signed. Ale czemu ty w ogóle dyskredytujesz olejnika, stary? No właśnie, słuchajcie, wracając do regulaminu, to ja teraz do tej walki kondycyjnie jestem tak zajebiście przygotowany, a mi się tu jedna rzecz nie podoba. Bo... Kurwa, ty o sobie cały czas mówisz. Mordo, a co mam o tobie gadać, jak ty nie jesteś tutaj pewnym świata? A czemu, Sebastian, nie poprosiłeś o kogoś innego? No musiałeś podpisać umowę, żeby ten pan tutaj... Ja nie miałem nic do gadania, tutaj inni ludzie rozdają karty najwyraźniej. Ale ja nie pamiętam, tylko ja byłem w ogóle cały czas na noszach. Się obudził dopiero. Dobra, wracając do tematu, ja chciałbym, aby w regulaminie zostało zmienione, że liczenie czasu jest cały czas. Liczenie czasu jest cały czas? Mordo, dobra. Naprawdę zmień. Myślę, że możemy to dopisać do regulaminu, Tomek. Bo jak rozumiem, jakby wchodzicie jakby dwóch po jednej stronie, dwóch po drugiej stronie i dobieracie się w pary, w których będziecie walczyć, ale oboje musicie walczyć jeden na jeden. Nie może być tak, że dwóch się na jednego rzuci. Nie może być, że dwóch rzuca się na jednego. To jak widzicie... Bo tak naprawdę, kurwa, to ja jestem sam w tym oktagonie. A może ja jestem sam, chłopie? To ty nic nie pokazałeś na żadnej swojej walce, chociaż coś pokazuję. Pojedynek jest w boksie, boksujecie, panowie, 3 rundy po 3 minuty normalnie i jeżeli jeden dostanie knockdown, to walka jest przerywana, czekamy, aż on wstanie i knockdownu tak, i właśnie może być o to mi chodzi. Nieskończoność. Z tego, o co mi wiem, chodzi, tak? Że ja chciałbym, żeby tak, wtedy i Benny był Hilla dalej będziemy czas. Bawić się i gwarantuję wam, że Benny Hill będzie taki, że potem, jak po naszej walce będą TikToczki z muzyczką jak będziemy się kurwa ganiać po tym oktagonie jak pierdolnięci. Panowie, ale to może ustalmy to teraz na konferencji, to bierze z was olejnika. Nie ma ustalenia, to wyjdzie w praniu, jeżeli... Ja biorę olejnika właśnie!
jeżeli wyjdzie tak, że Sebastian pobiegnie do mnie i na przykład mnie uderzy, no to my nie możemy z Wojtkiem razem gubić. Wiadomo, że ja wtedy oddam. Dobra, wracając do tematu. Po prostu podczas knockdownu fajnie by było, jakby czas dalej leciał, ponieważ ja kondycyjnie zajebiście się przygotowałem. Ja też, tak. A wy będziecie wtedy mieli więcej czasu na odpoczynek, więc pod siebie gracie. Więc ja tutaj chciałbym zmianę tej zasady. Dobra, ogóle... przeczytaj mi, bo masz okulary, bo ja nie dowidzę. To jest w ogóle niesamowite, to że Tomek Olejnik, słuchajcie. Ładnie. Tomek, ja ciebie w ogóle nie widzę w sieci, a ty nagle przychodzisz cały na biało i masz main event na fejmie. No i o to jestem. Hello. Właśnie, dobrze, Wojtek. Widzisz, chodzi chyba o to, że po prostu chodzi o to, że każdy na mnie tutaj wyczekiwał, a nie na ciebie. Pojedynkę po prostu wymyślił sobie największą pizdę, jaką można byłoby wybrać, żeby ją zbić. Tą pizdę, bo największą pizdą będziesz... Po prostu wybrał tego człowieka, którego ja w ogóle nawet nie znam. Wojtku, jako Wojtek, zaraz my się będziemy napierdzielać, a nie ja z wami, bo on mnie bardziej irytuje w tym momencie niż wy. Wojtku, jak obserwujesz drużynę przeciwną, czy tobie jako włodarzowi nie było trochę głupio przyjmować propozycji tej walki? I czy sam nie czujesz, że to jest troszeczkę nie fair? Na pewno chciałem też wesprzeć Sylwka. Dla mnie to jest fajna przygoda. Dlaczego nie fair? Ja nie, jak ja się biję? Na Boga, ludzie, znowu robicie ze mnie, że ja jestem lepszy od Olejnika. A jak się bije Sebastian Fabiański? Ale na przykład ja chodzi o to, że Wojtek się... nikt nie wie! Właśnie, tego nikt nie wie, się nie bije. Wojtek bije się dobrze, po prostu. A tutaj no o panach jest opinia, że raczej nie i o tobie, że też raczej nie. Walczyłem w sumie, nie? No tak, no ale raczej jest opinia, no że lepiej się bijesz niż Tomek dobrze. No ma z nami jedną wygraną, ale na przykład ja się nie czuję lepszy od Olejnika, ani się nie czuję lepszy od Sebastiana. Może być tak, że ja będę właśnie najsłabszy w tej walce. A wiesz, walce. Czemu Sylwek nie czujesz się lepszy ode mnie? Co to za rejbu? No, ja, dlaczego? Bo ja mam jedną wygraną. Właśnie, jak to czuł? Jak się czułeś wtedy? Jakie to uczucie na pewno jest? Lepiej niż ty teraz. Okej. Okay. Akurat tutaj bym polemizował jednak. Panowie, zaraz wrócimy do was przyjdziemy. Ale uwolnijmy może Sebastiana. Myślę, że Sylwek jest jednak w zdecydowanie lepszej kondycji. Darek, dzisiaj ty odkopałeś tego tweeta. Chciałbym prosić o zdjęcie numer jeden. Diz, bardzo nieładnie... określiłeś naszego Darol Wa na Twitterze jeszcze pół roku nie, temu. Nie podoba. Ej, jest git? Nie? O kurde, to przepraszam, no, ale wróćmy, no. Znaczy... Jak o tym na face to face. Tak, znaczy nie, ale tylko chciałbym się ciebie dopytać, dlaczego cały czas porównujesz Darka do osób... A to jest twój screen, Hubert? Czemu zagłosowałeś na Valve Web u pośledzia? Ale tutaj, ale to... Nie. Powiedziałeś, że jestem niepełnosprawny, tak? No, tak jakby powiedzieć... To kurwa, chodź! Pokaż mi, jaki jestem niepełnosprawny, chodź. Daruś, usiądź sobie, bo szkoda twojego zdrowia, szkoda nie, twojego zdrowia, na środek, potrzebujesz face go na face, chodź. Chodźcie na środek, chodź Norbert. Wyglądasz na całkiem sprawnego dzisiaj i chciałbym, żeby tak zostało do walki. Dobra, panowie, chodźcie na środek. Pokaż, jaki jestem, kurwa, niepełnosprawny, no pokaż. Pokażę ci w sobotę, ale dam o to, że... No już, kurwa, no pokaż. Oj, Dareczku. No, dawaj, szybki. Oj, Dareczku. To Dareczku, kurwa. To cię będzie kosztować trochę zdrowia dawaj, w Octagonie. No to co, to dawaj, kurwa. Dareczku, jaki chcesz prezent, kurwa, na to święta? Z lewej czy z prawej, kurwa? Nie wiem, na święta chciałbym, żebyś utkał chociaż, kurwa, na chwilę i pokazał cokolwiek, chociaż w tej walce. Wiecie, czemu, kurwa, nazywają go Diz? Ja wam powiem, bo to jest od słowa disaster. A disaster co znaczy, disaster, kurwa? Disaster robię z tobą w Octagonie. Wiesz, co to znaczy disaster? Wielkie problemy, kurwa, tak? Nie, Daro, disaster znaczy katastrofa. Katastrofa, poligloto, no katastrofa. Kurwa. Dlatego Daka jesteś jedną wielką katastrofą, kurwa. O. Gdybym był katastrofą, to bym miał tak pewnie z 3-13, co? Co, kurwa? No jest to niepełnosprawny, no co, kurwa? To, że się rzucasz, no świadczy o twojej niepełnosprawności taką jak Filipek, kurwa, zjebie? Co, kurwa, jebana? Śmieciu pierdolony, kurwa. Widzisz, Daruś, Darku, to właśnie świadczy o twojej niepełnosprawności. Tyle. Jesteś, kurwa, zwykłym cyrkowcem. Jesteś w stanie nam pokazać jedną z technik, których nauczyłeś się w Nepalu? Pewnie, że tak, oczywiście. No to poprosiłbym teraz. To jest, teraz. Kurwa, to jest, słuchajcie, to jest najlepsza technika. Tu z góry od Bruce'a Lee, kurwa, tylko że trochę zmieniona, czyli Daro Lee, kurwa, Leon. Ua! Dawaj. Diz kontra Daro Lew. Ja bym miał pytanie trochę do Wojtka i trochę do Normana, bo był taki statement, że kto łamie regulaminy, to nie wraca do federacji i tak dalej, że to będzie twardo respektowane, a widzę, że jest Norman i oczywiście ja się z tego cieszę, bo uważam, że Norman to jest ciekawy zawodnik, ale jak to teraz będzie rozwiązane? Czy można się spodziewać, że inni też wrócą, na przykład Don Casio i tak dalej? Doszliśmy do porozumienia, dogadaliśmy się tutaj, Norman wrócił, teraz toczy walkę.
Czy będzie to stosowane w innych przypadkach? No wiesz, to zależy. Raczej nie chcemy zmieniać naszego zdania i wiesz. To jest wyjątkowa sytuacja, z tego względu, że prowadziliśmy od dłuższego czasu rozmowy i też Norman dobrze nam tutaj dogadało z jego menedżerem, razem z nim i uznaliśmy, że damy mu szansę, aby jeszcze wrócił. Ale z Don Casey też prowadzicie rozmowy? Czy tam już jest jakaś nić porozumienia, czy dalej gniew? Czy jest szansa w ogóle na rewanż, Don Casey, Norman tutaj w fejmie? Chciałbyś Norman w rewanżu? No problem. I've already whipped his ass and he, you know, he don't want it. Widzowie by tego chcieli? Słuchaj, właśnie, to jest gala pod hasłem Reborn, także Norman, ty jesteś chętny, ale czy chciałbyś, żeby ten pojedynek był w dużych czy w małych rękawicach? Casey ostatnio walczył w małych, te dwa pojedynki nie poszły po jego myśli i pewnie rewanż wasz też by musiał się odbyć w dużych rękawicach. You need to ask him that question because after his last two fights, I don't think he really wants to fight in the small gloves. No to jemu musisz zadać to pytanie, bo po jego dwóch ostatnich walkach to on już chyba nie chce walczyć więcej w małych rękawicach. Pytanie do niego. Dawaj. Bo mnie doszły, słuchaj, ty nie zapłaciłeś tym zawodnikom, co walczyli w tej Royal Division? Ja tam nigdy nie miałem nic do gadania z płaceniem żadnym. Ja tam tylko byłem twarzą, ambasadorem, tak, i mówię, że to twoje. Tak jak Wojtek mówi, że fame jest jego. A ogólnie Wojtek też jest fakerem. Nie, nie rób tego. Wojtek jest fakerem, wiecie dlaczego? Bo on na złotej chatę od mojego kolegi wynajmuje. To jest faker ze złotej. Panie, masz kolegów. Właśnie, ja, Wojtek, ja nie mam kolegów. Lubię akurat właśnie, no właśnie chatę od niego wynajmujesz, Wojtuś. To nie jest moja chata, więc dobrze powiedziałeś. Bo tak sobie teraz patrzyłem na was, tak myślałem o tym wszystkim. I nie, błagam. Patrząc na ten obrazek. Patrząc na ten obrazek, ciebie tutaj właśnie tam w Pinoszach. Tam to kurwa stworzył. Olejnika, który stoi obok ciebie, siedzi. I to jest właśnie ten fame, o jaki walczyliśmy. To są prawdziwe fryki, stary. Tak, to jest najmniejszy obrazek. W końcu. I łatwo myślę, się to mówi po tamtej stronie. Ale daj ci szansę tej walce. Nie przekreślałbym szans tutaj chłopaków. Naprawdę, wiesz, jeżeli by się wydarzyło tak... dziękuję ci bardzo, Wojciech. Wiesz... Naprawdę, bardzo ci dziękuję. Jesteś naprawdę łaskawcą. Łaskawcą, kurwa. Dajesz szansę. Czy masz jakieś szanse? Pierdolnij mi to na piśmie. Każdy ma jakieś szanse. Nie, ale to dlaczego ty od razu Sebastian uważasz, że wy nie macie szans? Czy zgodziłeś się na tą walkę? Mordo, on jest nokautowany cały czas. Spójrz na mnie, kurwa. Ja jestem w noszach. Mi się bardzo marzył Nitro Zyniak, bo też tą walkę ogłosiliśmy rok temu, że jak ja dawałem ultimatum, że będziemy się bili z Nitrem. Jeszcze łatwiejszego przeciwnika ode mnie. Chcesz Nitro Zyniaka? A czemu do tej walki? Na łatwiznę byś chciał chodzić. Poczekaj, czemu do tej walki z Nitrem finalnie nie doszło? No bo właśnie... Nitro ciągle mówi, że on potrzebuje wiedzieć znacznie wcześniej, żeby trenować. Ja to już mówiłem rok temu, on dalej nie zaczął trenować, więc mi się wydaje, że może on po prostu nie chce. Że fajnie teraz by nasz nas fajnie by było, jakby powiedział, Sylwek, ja nie chcę z tobą walczyć. Ja bym wtedy już nie czekał. Tak. Słuchajcie, i to jest pojedynek, w którym w końcu ktoś wygra. W końcu ktoś będzie miał 1-2 w rekordzie. Słuchajcie, wielkie brawa, Sylwester Wardęga wraca do oktagonu fejmu, a naprzeciwko niego Sebastian Fabiański. Wojtek, Tomek, zapraszamy teraz was do face to face'a. Dobrze, Tomek, nie daj się zdominować. O. Wojtuś. Chyba trochę ci estrogen wyjebało, bo trochę jesteś ulany. Brawa do Olejnika. Dajmy mu jakąś nadzieję. O, raczej Wojtkowi dajmy nadzieję, bo on już tą walką się stresuje od samego początku, gdy się dowiedział. Tomku, spójrz jeszcze w oczy Sylwestrowi. Tylka. Tak, zróbmy tutaj crossa. A, muszę trochę niżej, sorry. Uśmiechnij się. Jestem uśmiechny. Cały czas się uśmiecha. za słabo. I teraz słuchajcie, Wojciech Gola, Sebastian Fabiański. Dobrze, wielkie brawa. Zawsze przy walkach Normana pojawia się klapek. Czy w tym wypadku też się pojawił klapek? I don't have the klapka here, but Saturday night, your bald head's gonna get smacked. Dzisiaj... As many times as I want with the klapka on Saturday night. Dzisiaj... You're gonna be my bitch like Shelliger. You'll be my klapki bitch. You can lick the klapki. Dzisiaj nie mam klapków, ale w sobotę będę miał, otrzaskam ci łysinkę tymi klapkami i będziesz dla mnie takim moim, takim szeligą, taką moją piłką klapkową. Wiedziałem, że się zesrasz w gacie przede mną i nie weźmiesz tych klapek na konferencję, że nie starczy ci jaj, żeby to zrobić, tego kolego. Marku, ty w jednym z wywiadów powiedziałeś coś takiego, że nikt się nie będzie wyzywał, bo jak zacznie mnie wyzywać, to dostanie w mordę. Jak się odniesiesz do tego, że Norman przed chwilą nazwał cię dziwką? Nazwał mnie dziwką? Bitch, po angielsku, no to tak się chyba tłumaczy. Mówisz do mnie, powiedziałeś, że mi dziwko, że jestem dziwką? No to chodź przyjść tu. Yeah, he won't be able to do nothing because if shit hits the fan here. Chodź tu, mi powiedz to w twarz. Chodź mi przyjść, chodź tu. No chodźcie, panowie, chodźcie. Słuchajcie, tutaj są nietypowe zasady. Tu jest 5 rund. Pierwsza runda box, druga K1, trzecia box, czwarta K1 i piąta, ostatnia runda box. Let's go. Fantastic.
Pamiętajcie, że za kilka dni macie walkę. Relax, bro, relax, relax. I take you down and smash you. Relax. What can you do? Wylezuj, co możesz zrobić? No, allowed to do that. Huh? What are you going to do if we fight? Co zrobisz? Chicken legs. Huh? Oh. Oh. Easy, Tiger, easy. Luzik, luzik, tygersku. Luzik. I don't have my clap here, because I'll make you eat it. Nie mam klapek, mógł pomóc. Yeah, I bring up kick tomorrow. Yeah. Norbert, ja będę miał do ciebie pytanie. Ludzie mi wysyłali taki film, który zamieściłeś u siebie na kanale. I ja chciałem ciebie zapytać o motywację, dlaczego coś takiego powstało, ponieważ na swój kanał nagrałeś wideo, w którym pokazujesz, jak w drukarce 3D wykonać podrabiane tablice rejestracyjne, skrytki na narkotyki, kastet, a także jak odtworzyć klucz ze zdjęcia, żeby móc się komuś włamać do domu. Dlaczego to się wydarzyło? To dokładnie tak samo, jak ja bym powiedział, że ty w swoich filmach mówisz o tym, jak kogoś pobić. Wiesz, chodzi o to, że rozmawiamy o niebezpieczeństwach. Ty mówisz o niebezpiecznych, niepożądanych zachowaniach w swojej dziedzinie, w dziedzinie popkultury. Ja rozmawiam o niepożądanych i niebezpiecznych zachowaniach w dziedzinie tego, czym ja się zajmuję, czyli druku 3D. Pokazuję niebezpieczeństwa, nie promuję ich jako coś dobrego, wręcz przeciwnie, mówię, że coś takiego może się stać. W przypadku klucza na przykład, który poruszyłeś, powiedziałem, że nie wrzucajcie swojego klucza do sieci, bo coś takiego jest możliwe. Uważajcie na to. W przypadku tablic zrobiłem swoją własną tablicę rejestracyjną i to, no, kalifornijską, więc jakby polskiego prawa w żaden sposób to nie narusza. De facto polskie tablice rejestracyjne, ich replikaty możesz legalnie kupić na Allegro. Sam takie kupowałem komuś na urodziny dla Beki. Jakby przechodząc do meritum, w ogóle na początku tego filmu był duży disclaimer, w którym mówiłem, że nie zachęcam do powielania tego typu projektów, a za dzielenie się nimi w komentarzach, czego po dziś dzień de facto pilnuję, będę dawał bany. Nie dzielimy się tymi projektami, pokazujemy, jakie zagrożenia wynikają z tej technologii, bo ja jestem gościem od tej technologii na YouTubie, ja robię dużo druku 3D, no i ktoś o tym musi powiedzieć, że ej, słuchajcie, to jest zajebiste, ale stwarza pewne niebezpieczeństwa. Ale czy to nie jest trochę tak, że jeżeli nagrywasz o tym wideo na popularny kanał i pokazujesz, hej, zobaczcie, to jest możliwe, wystarczy, że macie drukarkę 3D i możecie coś takiego zrobić, a to zwiększasz świadomość, że takie metody w ogóle istnieją i ktoś mógłby z nich skorzystać. A to jak na przykład mówimy o bullyingu w szkole, to co, to znaczy, że zachęcasz do bullyingu w szkole? Tylko, że każdy wie, że to istnieje, a nie każdy wie, że da się wydrukować klucz na podstawie zdjęcia. Ja myślę, że tyle gazet i tyle, jakby, wiesz, ja też nie musiałem długo tego szukać, żeby to znaleźć. To są dwie proste frazy albo prosty przełącznik w głowie. Drukarka 3D robi rzeczy, o, ciekawe, co mogę na tym zrobić. Ja ogólnie mówię o tym, bo uważam, że niektóre druki powinny być sankcjonowane i powinny znikać ze stron. Na przykład kastety są mocną przesadą, bo te kastety są w pełni funkcjonalne. Są niewykrywalne na bramkach na lotnisku. To jest duży problem i jeżeli nie będzie o tym mówione głośno, ktoś prędzej czy później stary na to wpadnie i wykorzysta to w złym celu, więc lepiej powiedzieć o tym w filmie, nagłośnić temat, zanim stanie się coś złego. I uważam, że zrobiłem w chuj dobrą robotę, a to, że ludzie ci to podsyłali, to jest złośliwość jakichś ludzi z Twitcha. Ja widziałem te wpisy na Twitterze. A skrytki na narkotyki po to... I widziałem, co ci sami ludzie, którzy to podbijają, szerują. A skrytki na narkotyki po to, żeby policja wiedziała, jak ich szukać. Dokładnie. Żeby łatwiej znaleźć. Nie, no wiesz, no skrytka może być na cokolwiek. Skrytkę na narkotyki można wykonać nie tylko na drukarce 3D, a można ją zrobić z puszki po coli. Można ją zrobić na milion różnych sposobów. Dobrze, Darku, ty... Słuchaj, a ty sobie możesz, kurwa, zbroję sobie zrób na tym 3D na sobotę. Aha. No. Bo wiesz, co cię będzie czekać. No. Zbroję sobie wydrukuj i kurwa przyjdź w tej zbroi. Darek, jak zaczniemy mówić o rzeczach, które rozumiesz, to cię poprosimy o głos. Dziękujemy wam bardzo za konferencję. Za uwagę. Hej. Bo mi niczego nie dali, nie, to mnie boli i jara. To co mam zrobiłem sami, nie, pomogli mi, to wiara. Bo mi niczego nie dali, nie, to mnie boli i jara. To co mam zrobiłem sami.